Wójt gminy Smyków Jarosław Pawelec zaprasza do skorzystania z usług gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze. Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy. Adres Smyków 91 na pierwszym piętrze, pokój numer 8. Telefon 41 373 91 84. Godziny pracy od 13 do 15 od poniedziałku do piątku. Program Czyste Powietrze zakłada możliwość otrzymania przez mieszkańców dotacji na ocieplenie budynków czy wymianę pieców. O szczegóły należy pytać we wspomnianym punkcie. Wakacyjny klub dziecka organizowany rokrocznie przez Miejsko-Gminny Dom Kultury to chętnie wybierana przez dzieci skońskich forma spędzania wakacji w mieście. Zajęcia właśnie ruszyły. Chętni jak zwykle dopisali. Co ciekawego dla nich przygotowano? W poniedziałek w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich od godziny 10 dzieci na warsztatach wakacyjnego klubu dziecka pracowały z gliną, tworzyły prace plastyczne z papieru, a także budowały z klocków Lego. Zajęcia potrwają do końca tego tygodnia, a później w sierpniu kolejny tydzień. Jaki jest dalszy plan na ten tydzień? Mówi o tym wicedyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich, Marzena Kądziela. We wtorek dzieciaki idą na piknik na browary. Tam będziemy się z nimi bawić, ale będzie też słodka niespodzianka. W środę survival. Dzieci będą się uczyć, jak przetrwać w warunkach niesprzyjających. W czwartek fantastyczna wycieczka do stajni artystycznej w Marcinkowie, gdzie dzieci poznają życie w gospodarstwie, ale będą też mogły pojeździć na koniach. I w piątek bardzo ciekawe zajęcia, mamy nadzieję, podczas których dzieci poznają życie prawdziwych pszczół. Będzie ul, będą pszczoły, a potem będzie wykonywanie z kitu pszczelego świec. Pierwszy turnus i drugi turnus przeznaczony jest dla dzieciaków w wieku od 7 do 12 lat. Każda grupa liczy 30 dzieci. Jest też lista rezerwowa, bo bardzo szybko zapełniła się ta lista podstawowa, no ale dzisiaj pojawiły się u nas wszystkie dzieci. Drugi turnus rozpoczyna się 8 sierpnia i potrwa do 12 sierpnia. Jeśli komuś nie udało się dostać do grupy wakacyjnego klubu dziecka, ponieważ miejsca zostały zajęte bardzo szybko po ogłoszeniu naboru do obydwu tur, a spędza wolne w mieście i bardzo chciałby uczestniczyć w kreatywnych formach rozrywki, to jest taka możliwość. MGDK pracuje z dziećmi przez całe wakacje, nie tylko w trakcie warsztatów. W tym roku Dom Kultury postanowił zająć się dzieciakami również poza wakacyjnym klubem dziecka. Codziennie, poza terminami, kiedy są organizowane zajęcia wakacyjnego klubu dziecka, zapraszamy wszystkich chętnych w godzinach 10-13. Są to zajęcia, na które nie trzeba się zapisywać. Dziecko może przyjść i korzystać z pracowni plastycznej, z pracowni ceramicznej, muzycznej. Może także uczyć się na przykład robienia filmików poklatkowych u naszego specjalisty. Także jeżeli rodzice mają tylko ochotę przychodzić do nas wraz z dziećmi, to poza terminem wakacyjnego klubu dziecka jesteśmy otwarci i czekamy na dzieciaki. O przebiegu zajęć opowiedzieli ich uczestnicy. Jesteśmy tutaj na wakacyjnym klubie dziecka. Czym się zajmujesz dzisiaj? Dzisiaj na przykład robimy ceramikę i idziemy na zajęcia plastyczne na dół. Na ceramice pan Paweł na razie kazał robić konia. Zrobiłem. Koń kojarzy się z miastem Końskie. Pan Paweł tak mówi. Ogólnie w Domu Kultury znalazłem się, dlatego że mama mnie zapisała. I teraz chcę pozdrowić dziadka, który jest po operacji i ma chorą nogę. Jak dziadek ma na imię? Bogdan. A jak się bawisz? Bardzo dobrze. Co robicie dzisiaj? Lepimy konia. A na które zajęcia najbardziej czekasz? Na układanie z klocków Lego. Dzisiaj robimy samoloty origami z papieru i będziemy też robić wyścigi, który samolot najdalej poleci. I tutaj widzę, to jest też twój rysunek. Mhm. I co na nim narysowałaś? Jak jestem w lesie, jeżdżę na niedźwiedziu. Mhm. I taki był temat, czy sama to wymyśliłaś? Był taki temat, żeby narysować swoje wymarzone wakacje. No i każdy coś innego narysował. I
Twoje wymarzone wakacje to jeździć na niedźwiedziu? Tak. Chciałabym pozdrowić moich rodziców, no i mojego brata. Zachęcamy, jak co roku, do włączania się w działania Miejsko-Gminnego Domu Kultury. Jego praca podczas wakacji ma służyć także opiekunom, odciążyć ich i pomóc fajnie zorganizować czas z dziećmi i wnukami.